A drugim gościem Środowych Sygnałów Dnia jest pani Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani minister, Komisja Europejska opublikowała wczoraj dane o bezrobociu w czerwcu tegoż roku w Unii Europejskiej i patrzymy. Hiszpania 12,6, Grecja 12,3, Włochy 8,1 to kraje o najwyższym bezrobociu w Unii Europejskiej i kraje o najniższym bezrobociu. To czytamy, to jest Niemcy 2,8, Polska 2,7 i Czechy 2,5. Jest tak dobrze? Rzeczywiście bezrobocie, jeżeli chodzi o Polskę, rynek pracy, pokazuje, że w tym momencie jest dobrze. 2,7 stopa bezrobocia według Eurostatu pokazuje, że jesteśmy liderem z najniższym bezrobociem, ale także kilka tygodni temu Główny Urząd Statystyczny podał stopę bezrobocia mierzoną naszą skalą 4,9, czyli najniższe bezrobocie od 32 lat. Tak to wygląda, tak naprawdę to jest odpowiedź po czasie COVID-u, gdzie była potężna interwencja państwa, aby uratować miejsca pracy, aby ochronić ten rynek pracy, aby chronić polskie firmy. Przypomnijmy, że to ponad 250 miliardów złotych zostało zainwestowane przede wszystkim w ochronę tych miejsc pracy i po tym czasie zostały uruchomione rządowe programy inwestycji strategicznych. One są tym turbodoładowaniem do rozwoju polskiej gospodarki, czyli kolejne środki, które tym razem trafiają do samorządów na różnorakie inwestycje, czy to inwestycje drogowe, w zdrowie, w edukację, w nowoczesne formy związane właśnie z fotowoltaiką, czy też projekty wodno-kanalizacyjne, najróżniejsze, takie projekty, które są potrzebne w samorządach. I te środki, które zostały z tych inwestycji rządowych przekazanych, bo to jest z tych dwóch transz ponad 50 miliardów złotych, ale także należy pamiętać o tych inwestycjach w obszary popegeerowskie, bo to kolejne wsparcie. One pozwalają przede wszystkim lokalnym firmom rozwijać się, brać udział w tych przetargach, bo to nie są wielomilionowe projekty. Są to tam projekty do 10 milionów złotych, które pozwalają tym firmom się rozwijać. Ale musimy na to bezrobocie spojrzeć też bardzo ostrożnie, na ten niski poziom bezrobocia, gdyż sytuacja geopolityczna, która jest związana z wojną na Ukrainie, powoduje, że jednak spowolnienie gospodarcze szacujemy, że będzie, bo tak też planujemy, tak też szacujemy w budżecie na kolejny rok. A więc na pewno dzisiaj jest sytuacja bardzo dobra i ona diametralnie się nie zmieni. Jednakże na pewno w okresie jesiennym, patrząc na zakończenie prac sezonowych i też lekkie spowolnienie gospodarcze, to bezrobocie może troszeczkę pójść w górę. No właśnie, jakie są prognozy? Spowolnienie gospodarcze pani mówi. Rozmawiałem z wieloma ekonomistami, oni mówią do mnie coś takiego. Panie Grzegorzu, na jesieni to dowali, zobaczy pan, ceny pójdą do góry. Do tego dochodzi jeszcze cena gazu, cena energii w ogóle generalnie, które poszły w górę. No i Niemcy, które nie mają gazu, będzie u nich zimno zimą, a nasza gospodarka w dużej części też zależy od gospodarki Niemiec. Czy grozi nam, że to pójdzie do bezrobocie do góry i będzie recesja? Tutaj przede wszystkim powinniśmy zachować spokój i przede wszystkim z obserwacji, z analiz, które prowadzimy. Oczywiście w miesiącach jesiennych bezrobocie może wzrosnąć, ale nie będą to na pewno wzrosty takie bardzo radykalne i przede wszystkim jeszcze możemy spojrzeć na to, że liczba osób bezrobotnych, która dzisiaj mamy, czyli około 820 tysięcy, jest o 170 tysięcy niższa niż rok temu o tym samym czasie. A więc przede wszystkim ten rynek pracy jest stabilny i on jest też uzupełniany przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski, bo około 380 tysięcy osób po tym okresie wybuchu wojny na Ukrainie w Polsce podjęło pracę na tych uproszczonych zasadach. Ale patrząc właśnie na i ceny i właśnie rosnącą inflację, no mamy dzisiaj taką sytuację, że ona się jakby zatrzymała, tak? I miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak na takich parametrach, ale z tych wysokich ta inflacja się utrzyma, nie będzie rosła. Prowadzenie zmian w polityce monetarnej, ale także te tematy, które pan redaktor podejmuje, a więc rosnące ceny nośników energii. Staramy się tutaj zadziałać.
działać przede wszystkim, bo przecież tarcza antyinflacyjna już od wiosny funkcjonuje, czyli obniżenie stawek VAT na gaz, energię elektryczną, paliwa, żywność, dodatki osłonowe dla obywateli, teraz procedowane dodatki związane z ceną węgla, czyli ten 3000 dodatek, ale także rząd pracuje nad rozwiązaniami dla tych obywateli, którzy opalają się innym paliwem i nad tym, żeby przede wszystkim zniwelować te negatywne skutki związane z wysoką inflacją. Drodzy Państwo, to niskie bezrobocie, to dodam od siebie, to jest ogromny ewenement. Polska w całej swojej niemal historii zawsze miała nadmiar rąk do pracy, zawsze było bezrobocie ogromne i przedwojenna Rzeczpospolita, no pomijam czas komuny, ale po 89 roku, no to kilkanaście procent ludzi emigrowali, wielkie fale migracji, teraz 2,1% to naprawdę jest ewenement. Pani minister, żelazny punkt naszej rozmowy, nasi kochani seniorzy, którzy nas teraz na pewno słuchają, 14 emerytura, proszę o szczegóły dla nich. 14 emerytura już można powiedzieć zbliża się wielkimi krokami, bo od 25 sierpnia rozpoczną się pierwsze wypłaty. 14 emerytura to też jest odpowiedź na to, żeby tym grupom, które potrzebują wsparcia, bo taki jest obowiązek państwa, że z jednej strony uszczelniamy budżet, żeby były pieniądze, żeby realizować, budować nowoczesną Polskę, z drugiej strony nie możemy zapomnieć o tych obywatelach, którzy tego wsparcia potrzebują. I to są seniorzy, dlatego została podjęta decyzja o 14 emeryturze, o tym, że jest ona wypłacana właśnie w tym momencie, kiedy mamy jakby szczyt inflacji, czyli wysoki poziom inflacji, czyli od 25 sierpnia. I tutaj nasi drodzy emeryci nie składają żadnych wniosków. Świadczenia są wypłacane w dniu pobierania emerytury czy też renty, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, inne organy emerytalno-rentowe wypłacą tą emeryturę w tym dniu. Wysokość emerytury na rękę to jest 1217 zł dla tych osób, które dostaną świadczenie w pełnej wysokości, ponieważ przy 14 emeryturze jest kryterium dochodowe, jest to kwota 2900 zł, ale zastosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę, czyli jeżeli przekroczymy swoją emeryturą rentą 2900 zł, od tej 14 emerytury będzie pomniejszenie, także szacujemy, że w pełnej wysokości, czyli tą kwotę stuprocentową 1217 zł otrzyma około 7 700 000 emerytów, a około 1 300 000 to będą osoby, które w tym mechanizmie złotówka za złotówkę, czyli widzimy, że bardzo duża, tak naprawdę niewielka grupa emerytów nie uzyska tego świadczenia, ale właśnie celem tego świadczenia jest pomoc w tym trudnym czasie, żeby zniwelować negatywne skutki. To kryterium dochodowe 2900 to jest brutto czy na rękę? Brutto. Brutto. To jest kryterium brutto. Mamy jeszcze minutę tej części rozmowy. A co pani powie tym ekonomistom, którzy mówią, no tak, dajecie czternastki, czyli dolewacie benzyny do ognia inflacji. Tak, rzeczywiście słyszymy te wypowiedzi profesora Barcelowicza. W zeszłym tygodniu pan poseł Lenz wypowiedział się, myślę, że tak prawdziwie to, co na sercu Platformie Obywatelskiej leży, że należy zawiesić wypłatę. Nawet proponował zawieszenie 15 emerytury, której notabene nie ma, czyli tak naprawdę przede wszystkim, tak jak powiedziałam, my musimy uszczelniać budżet państwa, żeby środki były, ale musimy pomoc adekwatnie kierować do tych grup, które wsparcia potrzebują i ta grupa potrzebuje tego wsparcia, dlatego taka decyzja została podjęta, a więc nie jest to dolewanie oliwy do ognia, tylko pomoc tym osobom w tym najtrudniejszym czasie. Drodzy Państwo, to jest rozmowa z panią Marleną Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych i tam pytania m.in. o demografię. Pani minister, demografia. W 2022 roku ludność Polski zmniejszy się znów, tym razem o około 80 tysięcy osób do 37,5 miliona ludzi. Co rząd na to? Przede wszystkim prowadzimy od początku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy, politykę rodzinną, taką skuteczną politykę rodzinną, która z jednej strony ma zmienić sytuację finansową rodzin, ale także przede wszystkim spowodować, że wyjdziemy z pułapki niskiej dzietności. To jest proces i to jest proces bardzo długofalowy, a więc tego w jedną kadencję nie osiągniemy. Przypomnę, że na ukończeniu są prace nad strategią demograficzną. Jestem przekonana, że już jesienią powinna być przyjęta
przez rząd, ale co zostało w tej materii już zrobione? To przede wszystkim programy, które zostały wdrożone, a więc od programu Rodzina 500+, gdzie ponad 200 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin, poprzez program Dobry Start, świadczenia matczyne, czy też rozwijanie programu Maluch Plus, ale w tym roku wprowadziliśmy dwa dodatkowe świadczenia, a więc rodzinny kapitał opiekuńczy, dający możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a także dofinansowanie do opieki żłobkowej. Ale na tą politykę demograficzną musimy spojrzeć szerzej. Przede wszystkim wielokrotnie też w przestrzeni medialnej pojawia się temat, że świadczenie 500+ nie zadziałało. Tutaj bardzo ciekawe są analizy profesora Jana Paradysza, który pokazuje, w jaki sposób, w jakiej sytuacji bylibyśmy, gdyby tego świadczenia nie było. To przede wszystkim zaniechania w polityce prorodzinnej w tych czasach, kiedy właśnie rządziła między innymi Platforma Obywatelska, kiedy nie prowadzono tej polityki demograficznej, polityki prorodzinnej, bo to wsparcie na przykład, które dzisiaj kierujemy do rodzin, rodzic, który ma dziecko od urodzenia do 18 roku życia, tylko z tych dwóch programów, Rodzina 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, można by przeliczyć, przez te 18 lat otrzymuje 120 tysięcy złotych. W roku 2015 takiego wsparcia po prostu nie było. I tak naprawdę to się przekłada na sytuacje, które były podejmowane przez rodziny w tamtym czasie, a więc mamy mniej kobiet w wieku rozrodczym, mniej rodziców, którzy mogą mieć dzieci, i to z tej sytuacji, z tej pułapki niskiej dzietności koniecznie musimy wyjść, ale nie tylko przez wsparcie bezpośrednio finansowe, ale także właśnie politykę na rynku pracy, projekty łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. My staraliśmy się już w ubiegłym roku uruchomić taki program Stabilna Praca, Silna Rodzina, przede wszystkim dedykowany dla kobiet, które wracają po urlopach rodzicielskich, aby aktywizować, aby wracały skutecznie w właśnie wyuczonych swoich zawodach na rynek pracy, ale też potrzebne są zmiany związane z elastycznością czasu pracy, bo to pojawia się bardzo często. Dlatego tym pierwszym krokiem, można powiedzieć, jest praca zdalna, która jest procedowana w Sejmie, ale także kolejne zmiany, które będą związane z wdrażaniem dyrektywy rodzicielskiej, czyli łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. A w projekcie pracy zdalnej jest zapisane między innymi o pracy zdalnej, zapisane, że rodzice dzieci mogą na żądanie mieć pracę zdalną, tak? Dobrze tak, mówię? Tak, ten wniosek składany przez rodziców, którzy wychowują dzieci do 4 roku życia, będzie dla pracodawcy wnioskiem wiążącym, podobnie jak zresztą rodziców, którzy wychowują dzieci też niepełnosprawne, czy opiekują się osobami niepełnosprawnymi, ale to jest bardzo ważne, że właśnie wiele kobiet, ale także ojców chciałoby tą pracę zdalną wykonywać, przy okazji opiekując się swoimi dziećmi, i te formy z elastycznego czasu pracy są bardzo potrzebne. Jeszcze pani minister, pytanie o programy, które funkcjonują między innymi w ramach Polskiego Ładu. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, duże jest zainteresowanie tymi programami? Program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, tak jak szacowaliśmy, ponad 500 tysięcy osób już z tego programu skorzystało. Pół miliona osób? Tak, 12 tysięcy złotych to jest na dziecko od ukończenia pierwszego roku życia do 35 miesiąca. Rodzice mogą podjąć decyzję, czy świadczenie jest wypłacane po 500 zł przez 2 lata, czy rok po 1000 zł. Wybierają tą opcję po 1000 zł, także środki już trafiają na konta rodziców. Wnioski składamy tylko drogą elektroniczną. Drodzy i kochani słuchacze, to był kwadrans z panią minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.